Czy słyszała Pani o nowym związku swojego poprzedniego partnera? Konrad Komornicki jest obecnie z Odettą Moro. Co Pani o tym związku sądzi? Jak na niego patrzy? Tak, słyszałam o tym, że Konrad Komornicki jest związany z Odettą Moro. No cóż, ja swojego szczęścia u boku tego pana już zaznałam. Natomiast Odecie życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że to prawdziwe uczucie, a prawdziwa miłość zawsze jest wielkim skarbem. Mam tylko taką obserwację, że ten człowiek wybiera na swoje partnerki osoby jakoś znane, rozpoznawalne, mniej lub bardziej popularne. No, z taką mam jedynie obawę, że być może tym się kieruję. To, że ten człowiek spotyka się z prezenterką, ze znaną, ładną dziewczyną, no to na pewno strzała amora. Przecież nie wiadomo nigdy, w czyje serce trafi. Teraz portale rzeczywiście piszą. Jest tam też przywoływane moje nazwisko w kontekście związku Odety Moro i Konrada Komornickiego. Trudno, żebym była zupełnie pozbawiona jakichś emocji czy zmysłu obserwacji. Patrzę na to jak na zamkniętą kartę z przeszłości. Niemniej jednak jakoś w niej uczestniczyłam kiedyś i patrzę na ten związek też pod kątem tego, że to jest związek, jednak kolejny związek show biznesowy tego pana. Dlaczego? Nie wiem. Trudno mi oceniać, czy to jest prawdziwe uczucie, czy głębokie. Wygląda na to, że tak. Zdjęcia przynajmniej tak świadczą. Jesteśmy tak różne, i Odeta, i ja, a jedyne, co nas łączy, to właśnie to, że jesteśmy w show biznesie, jakoś rozpoznawalne. No, nie wiem. Mam nadzieję, że ułoży mi się szczęśliwie i obydwoje dopłyną do bezpiecznego małżeńskiego portu. Nie komentowałam nigdy tego rozstania, bo obydwoje byliśmy w tym samym kręgu znajomych i myślę, że byłoby niezręcznie zarówno mnie czytać jakieś komentarze z jego strony, jak i jemu dowiadywać się z gazet czegoś, co ja powiedziałam. Myślę, że dorośli, dojrzali ludzie powinni kończyć swoje relacje z klasą, czyli za dużo jednak nie mówić na temat tego, co było między dwojgiem. Rozdział zamknięty. Szczęśliwie zakończony. Mam nadzieję, że coś nowego zarówno przed nim, jak i przede mną.